Michał Nowak, zapraszam na sport. W meczu 16 kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał w Łodzi ekipę Widzewa. W poprzedniej kolejce oba zespoły przegrały swoje spotkania. Radomiak z Wartą u siebie, a Widzew z Górnikiem w Zabrzu. Pojedynku w Łodzi Radomiak lepiej rozpocząć nie mógł. Już w drugiej minucie gola zdobył Mateusz Grzybek. W 27 minucie na 2-0 podwyższył Lisandro Semedo. Tuż po przerwie Widzew zdobył bramkę kontaktową, a do siatki trafił Jordi Sanchez. Wynik w doliczonym czasie gry ustalił Luis Machado i Radomiak wygrał z Widzewem 3-1. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, powiem, bardzo dobra. Mądre gra w obronie, wyprowadzenie kontr i skutecznie byliśmy w tym wszystkim. Prowadzenie 2-0, w przerwie żeśmy uczulali zawodników, że bardzo ważny będzie początek drugiej połowy. Zespół pokazał bardzo duży charakter i w końcówce żeśmy strzelili na 3-1, gdzie były bardzo ważne 3 punkty, ale to nie był dla nas łatwy mecz. Świetny mecz w ekipie Radomiaka zanotował bramkarz Gabriel Kobylak, który w poprzedniej kolejce w spotkaniu z Wartą Poznań zanotował kuriozalnego gola samobójczego. Ja chciałem się zrehabilitować za poprzedni tydzień mecz z Wartą i myślę, że to się udało. Chciałem o tym meczu jak najszybciej zapomnieć, przeanalizowaliśmy to z trenerem. Widocznie to pomogło. Wyszedłem dzisiaj na mecz bardzo skoncentrowany. Błędy się każdemu przytrafiają. Po 16 kolejkach zieloni mają na koncie 23 punkty w PKO Ekstraklasie. Leclerc, moja Radomka Radom w pierwszym meczu sezonu 2022-2023 przed własną publicznością przegrała z Unią Opole 1-3. W ubiegłym tygodniu do drużyny dołączyła Brazylijka Samara Rodriguez de Almeida, która w Radomce występowała już w sezonie 2020-2021 w spotkaniu z Unią Opole. Przyjmująca nie mogła jeszcze jednak pomóc drużynie. Myślę, że będzie już zgłoszona na następny mecz w Bydgoszczy. Już z nami trenuje, była na treningach, natomiast tutaj względy proceduralne spowodowały to, że jeszcze nie mogła nam zagrać w tym meczu. W pierwszym secie meczu z Unią Opole Radomka zwyciężyła do 20. Od drugiej partii jednak Radomiankom spadła skuteczność zarówno w przyjęciu, jak i w ataku. Wykorzystał to zespół z Opola, który zwyciężył w 3 kolejnych partiach. Kolejno do 22, 19 i 23, a w całym spotkaniu 3-1. Drugi set dla mnie to przestoja, a trzeci, czwarty to zdecydowanie spadamy ze skutecznością ataku. Nie kończymy piłek tych, które Unią Opole zaczęło kończyć, czyli na piłkach podwyższonych. To było bardzo dużo niedokładności w dograniu piłki, w zostawieniu jeszcze bliżej w siatki, w piłkach na siatce, gdzie bodajże dzisiaj przegraliśmy chyba wszystkie piłki, jeśli chodzi o takie przepychanki definitywnie, więc dla oka może tych błędów tak nie było widać, ale te niedokładności spowodowały, że nie mogliśmy tego bloku rozrzucić, zagrać lepiej i stworzyć problem dla Opola. Zabrakło nam skuteczności, zabrakło nam takiej precyzji w tym, co robiłyśmy. Pojawiało się dużo błędów i drużyna przeciwna bardzo dobrze broniła nasze ataki. Fajnie grały w polu, więc myślę, że to zaważyło na przegranej. Po 2 kolejkach sezonu 2022-2023 Tauron Ligi Leclerc, moja Radomka Radom ma na koncie 3 punkty. Czarni Radom w meczu z Barkomem Karzan Lwów w hali Radomskiego Centrum Sportu zaprezentowali się z fatalnej strony i zasłużenie przegrali w 3 setach. Dla Radomian był to 10. pojedynek w hali Radomskiego Centrum Sportu, licząc poprzedni i obecny sezon, i 10. mecz przegrany. Mecz z Barkomem Karzan Lwów zaczął się dobrze dla czarnych, bo od prowadzenia 7-2 w premierowej partii. Potem jednak było już tylko gorzej. Radomianie prezentowali się na parkiecie fatalnie i brakowało im przede wszystkim determinacji. Trener Jacek Nawrocki po meczu tłumaczył to chorobą w drużynie. Nie chcę się tłumaczyć, ale musimy wrócić do całego tygodnia. Praktycznie nie trenowaliśmy w ogóle. Zespół nam się pochorował, próbowaliśmy to w ciągu ostatnich 2 dni gdzieś tam połapać. Bardzo się obawiałem tego spotkania właśnie po tym, że my praktycznie do tego meczu się nie przygotowaliśmy. Mówię, jeden trening wczorajszy i to było wszystko, gdzie udało nam się postawić na nogi zawodników i to też gdzieś tam na 50%. Myślę, że miało to duży wpływ, natomiast determinacja, wiadomo, z każdą, ja wiem, że może ten trzeci set na skutek zmian i ludzi, którzy troszkę byli wypoczęci, no może był bardziej zacięty, ale ciężko się gra, jak się słabnie z minuty na minutę. Czarni przegrali z ekipą Barkomu Karzan Lwów 0-3 w setach do 20, 15 i 22. W tabeli Plus Ligi podopieczni Jacka Nawrockiego mają na koncie tylko 2 zwycięstwa w 9 rozegranych spotkaniach. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.